Line up the shot. Take a deep breath. And... Myślicie, że będzie jakiś tutorial? Myślicie, że mnie zje niedźwiedź? O. You made it here in one piece. Welcome to the untamed wild. Name's Colton Locke, but everyone calls me Doc. I'm the warden up here, and I know just about every nook and cranny of this place. I heard this is your first time in the Pacific Northwest and Lake District. Well, this here's the best hunting reserve you'll find in 100 miles. I've been hunting here my whole life, and I still don't get tired of this place. No. I teraz zombie. Gdzie są zombie? Żeby było fajnie. Okej. Go ahead, look around. There's a lot to discover around here. Not just the big game. Let's see what you can do. Try to find an animal track around here. Hunter Mate zapewnia ci dostęp do mapki, lecz zawiera też informacje o obecnie aktywnej misji. Wciśnij tabulator, aby wyciągnąć Hunter Mate. Okej. Wytrop, upoluj i zbierz swoją pierwszą zwierzynę. W kodeksie znajdziesz informacje, aby otworzyć kodeks, naciśnij F1. Nie, co to, że ja nie chciałem czytać. Ja bym chciał czytać, bym sobie kupił książkę, dziękuję. Zatwierdź. Znajdź trop, zastrzel zwierzę i upoluj i zabierz zwierzę. Okej. Śledzenie misji powoduje wyświetlenie bieżącego zadania na urządzeniu. Use your binoculars to get a closer look. Czekaj, gdzie jest lornetka? Nie, to nie jest lornetka. Okej. Czekajcie. Oh my god, ale to się powoli. Dobra, czekaj, gdzie jest lornetka? O kurde. Czuję, że ta łoś jest ofiarą. Dobra. Nie powiedzieli, gdzie jest lornetka, no. What the fuck? Się czuję osaczony strasznie. Jest. Be sure to aim for its vital organs. Heart and lung shots mean quicker kills, less painful. Gentle now. Take a deep breath to steady your aim. Czekaj, bo prosto przede mną, to ciężko trafić w serce. It's bleeding, so that's a hit. Follow the blood trail to find it. Shouldn't have gone far. Lornetka jest pod czwórką, tak? Okej, okay. O Jezu, jaka tu jest... Dobra, zaczynam... Próbuję zbadać ten drop, ale co, bardziej się nie da, chyba że... Jezu, on... White-tailed deer are often slightly bigger than the black-tail. But they're quicker to flee if they sense danger. Co to jest w ogóle, to mi miga? No naciskam E i nic się nie dzieje. Mulak. A, to w ten sposób. Okej. Okay. Polowanie nocne. O, noc zaczyna się o 19, a kończy o 5. Nie no, wiem, że trzeba iść za niebieskim tropem. Trochę sobie żarty robię. O, widzicie? O, nie dobieg daleko. If you want to get your bearings, there are lookout points spread out all over the reserve. Masz za mało pieniędzy, żeby wypchać to zwierzę. Aż mi może będzie mnie stać na to, ale to co teraz? Zapisz zdobycz, tak? No dobrze.
Trochę przesadziłem z tą czułością. There are times when you'll want to be moving fast out here, but not when on a hunt. The animals will hear you coming a mile away. Stay low when you're stalking an animal, to avoid being seen. Będziemy za godzinę przy jelonku, także spokojnie. The black-tailed deer are one of the easiest animals in the reserve to hunt. Still, be wary of your noise and the wind direction, as their senses are quite good. Dobra, wieje od pleców, więc jesteśmy spokojni. Kurde, próbuję ten escape... Aha, bo tu mi każą czytać więcej. Kuźwa, naprawdę mam... Z tych wszystkich pieprzonych grach o zombie. Chyba go położyłem, nie? Wydawało mi się. Wieje mi w twarz, nie od pleców. No wiem, wiem, no dobrze powiedziałem. Sounds like Richard's gonna need a helping hand. Nie, nie, gdzie jest ten zwierzak? Kurde, mol. Nie wiem, w co ja trafiłem, ale to trzeba się nauczyć też pewnie tego. Sorry, we got this full-blown survivalist fellow living out here all year round. Richard Hope. He got in a bit of trouble, it seems. I can fill you in on the details later. Można odłożyć broń w ogóle, żeby z nią nie biegać? No dobra. Teraz mamy wiatr troszkę zza pleców. Tamtą stronę. Dobra, na razie pójdziemy do tego, tylko... Listen. Did you hear that? Calls are really helpful when locating an animal. Czarny niedźwiedź. Hello. Kojot, okej, okay. Kojot nie jest taki zły. Biegnie. Mam wrażenie, że... Jaki to jest kaliber w ogóle? Bo coś czuję, że na misia... Oh shit. Mam wrażenie, że to E tak nie reaguje szybko, jakbym chciał. Naciskam E i nic się nie dzieje. O teraz? You'll find coyotes all over the reserve, so they're not the most difficult to hunt. They're pack animals, so they respond well to callers, but they can also get aggressive when alerted. So be careful. Okej, okay, czyli tutaj mamy też ten wskaźnik na telefonie jest zaznaczony, jak sobie tutaj zbadam. No tak, ale kojot mnie nie interesuje za bardzo, nie? Czemu tego nie mogę namierzyć? No. Wydaje odgłosy. Niedźwiedź czarny ostrzega. Ja nie do końca wiem, co ja powinienem robić. Czy iść z niedźwiedzia szukać, czy tego kojota? Oho! Z
tej odległości to nie będę strzelał, ale... Careful. The underbrush can be a bit noisy this time of year. If an animal hears you approaching, you better believe it'll turn tail and run. Or worse. Ale słychać te zwierzęcia strasznie. Ale ich w ogóle nie widać. Oh shit, tu jest. Ale to o to chodzi, żeby tak strzelać do tych zwierząt? Ja nie potrzebuję teraz. O, jest i królik. Dobra, królika upolujemy. O nie! Zorientował się. Strasznie jest... Czekajcie. Gdzieś musi być jakiś strasznie ekran spowalnia przy... To chyba jest ogólna czułość kontroli widoku myszą. O, to. To chcę ustawić sobie, żeby mieć 1:1. To znaczy, żeby nie spowalniała mi myszka podczas celowania. Aż takiej precyzji nie potrzebuję, zresztą właściwie taką precyzję to mam. Oho, pada deszcz. No, tak będzie lepiej. Oh shit. Oh, hello. O, kuźwa mać. Żartowałem. Dziadu, jak się rzucił na mnie. Chciałem mu dać szansę. Ale wygrzebał tu. Be careful when hunting black bear. Not only are they unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Fortunately, they'll probably notice you before you them. Will keep their distance. Dostał w dupkę, więc... No, poszedł jak przecinak. Bardzo małe krwawienie. No to nie jest takie rozważne polowanie, nie? Feet moving, I see. Just remember to take a breather before shooting anything. No, odzyskać oddech. To w ogóle nie wiem, jaki dystans jest od tego. Ej! Dwójeczkę zrobił! Podczas takiego krwawienia z odbytu to może być niebezpieczne, może się wdać zakażenie. Musimy mu pomóc. To już jest takie działanie humanitarne, nie? Wiatr jest okej. Kurde, ale tu są chaszcze. W zasadzie to ja mam poznawanie okolicy, tutaj. A ja już poluję na niedźwiedzia, to trochę za grubo, nie? Odwiedź punkt obserwacyjny, ale jak ja mam go odnaleźć? A. Okej. To tam idziemy. Czekajcie, żebym ja się odpowiednio ustawił. A, dobra. A, tu jest. Okej. Okay. Jako, że nie będę na razie polował, to tak się przebiegnę trochę. Ostrzegawcze uderzenie zrobił zając. No, mapa ma, spoko. To jest kraina jezior.
Ciekawe, czy tempo chodzenia na pewno jest wszystko tak zmierzone, nie? Kurde, teraz to tak żałuję, że nie jestem na spacerze, naprawdę. Taki powinien być Far Cry. Kurde, ale mają fajne narzędzia do fajnych gierek. I strzelanie jest, i... O Jezu, chcielibyście taki survival zagrać? Taki naprawdę autentyczny. Że ten... Że... Trzeba dbać o właśnie o kondycję, o żywność. Ale że jak zabijecie królika, to macie jedzenie na 3 dni, a nie na 15 minut. To byłoby fajne, nie? No jeszcze, żeby oczywiście bestie się przytrafiały jakieś. Ale widzę, że wspinaczka to jest jednak złożone zagadnienie. Oh my god. No to już gorzej. Niestety, to już mi... To mi opadło. Znaczy, ochota mi zmalała. Dobija mnie, jak nie można w grze wskoczyć na kamień. Albo na jakieś delikatne wzniesienie. Metrów jeszcze do przejścia. Ale nic się nie dzieje, tylko dzika przyroda. Niestety idę z wiatrem, więc nie ma szansy, żeby coś tu ogarnąć. Poszukajmy jakiegoś... O. Obszary bytowania to miejsce, gdzie zwierzęta regularnie przychodzą żerować, spać lub pić wodę. Wypatrzenie zwierzęcia lub zbadanie... Dobra, sprawdźmy tutaj, może się czegoś dowiem. Odpoczywa. Odpoczywa w nocy tutaj. To można w nocy go dopaść razem z całą jego rodziną. A tam poszedł. To mnie nie interesuje. Bardziej interesuje mnie ten kierunek. Przypomina mi się ten... Firewatch. Fajna to była gierka. Czasami mam wrażenie, że deweloperzy mają przed oczami fajne pomysły na zrobienie gierki. I takie wypróbowane już trochę. A sięgają po jakieś takie trudne, nietuzinkowe pomysły, takie... Każdy chce być super nowatorski, robić coś wyjątkowego, czego nikt nigdy wcześniej nie wymyślił. Zamiast próbować trochę w tych pomysłach, które już są zrealizowane, poszukać jakiegoś innego rozwiązania. To mnie też zawsze mnie zadziwia, że każdy, kurde, chce być jakimś... Każdy chce być wyjątkowy. No nie, nie że każdy, nie, ale... Biegnie kojot. Tam biegnie. Niestety cały czas idę z wiatrem, więc... Trzeba będzie próbować polować na jelenie trochę inaczej, w sensie zachodząc je z boku, tak żeby to serce zgarnąć, bo tam z przodu to... Świeże odchody kiwika. Pójdziemy zgodnie z tutorialem, czyli... Bardzo stare odchody. Okej. Okay. Stare! Stare nie nadają się już do kawy. Zobaczcie, chyba w Red Dead Redemption można się bawić w polowanie całkiem nieźle. Ale hałasu robię. Ciekawe, czemu niektóre znaczniki są niebieskie? Że są chyba świeże albo coś. Albo... Patrzę, bardzo świeże odchody, tylko że niestety wiatr tak mi wieje, że szok.
No, musimy jeszcze kiedyś zagrać Firewatcha. Może jeszcze sobie kiedyś sięgnę na streamie, bo tam super była ta historia. Teraz twórcy Firewatch robią jakąś inną gierełkę. Ale coś dawno o niej nie słychać. A Firewatch się udał i chyba nawet nieźle się sprzedał. Ale to też są takie, zawsze można powiedzieć, że to są fajne gry, ale one się nie sprzedają za dobrze. Tak samo było z tymi grami od Telltale. Sra ten zając, po prostu co trzy kroki. Idzie sobie, tylko kurde. Trzeba unikać chyba tych krzaków. Zresztą jak zająco odstrzelę strzelbą, to on chyba... Chyba nie będzie szczęśliwy. Tak myślałem, że niebieski trop oznacza, że to jest to samo zwierzę, co przed chwilą. No ma to sens, nie? No nie, no naprawdę, ten zając ma rozwolnienie jakieś poważne. Taka ładna polana, żeby coś wypatrzeć tutaj. A, można przybliżyć sobie. Dobra, zobaczmy na ten punkt obserwacyjny. Ale trzeba przyznać, że ładnie jest, ładna jest ta. Kurde, jakie ładne lasy, ja pierpapier. Chyba jedne z najładniejszych, jakie widziałem. Chociaż pod tym względem ten Far Cry też był fajny. Nie każda broń jest dobra na każdego zwierzaka. Panie Patryku, no to ja się domyślam, że jak wyciągnę shotguna na królika, no to nie będzie co zbierać, no. To taka logika jest dosyć podstawowa, nie? Zakładam, że też na niedźwiedzia taka strzelba też może się okazać nie jakaś wyjątkowo skuteczna. Would you look at that view? Never gets old, I'm telling you. From up here, you can see a lot of great hunting spots in the area. Belmont's not only where Hope set up camp, it's also famous for the railroad bridges along the old North Pacific line. Keep an eye out for them if you can in between blacktail hunting. Or, why not use them as vantage points? I once bagged a whitetail from the Runaki Bridge. Be sure to stop by one of the outposts. You can find pretty much anything you need there. O kurde, jakie fajne. To jest takie do zwiedzania też trochę. Są jakieś historie, jakieś mosty tutaj są. Nice. Nice, moi drodzy państwo. Aha, czyli ja już tu byłem, nie? Okazja na polowanie. Skorzystajmy z tej okazji. A to było nieznane. To może ten ziomek, który potrzebował pomocy. Tu żeśmy jelenia widzieli. To w zasadzie ja bym chyba był skłonny tutaj wrócić. Zbadać te miejsca. Nie? I się dowiemy się może czegoś. No tym bardziej, że tu jest... Aha, to mój znacznik przed chwilą go. Bo może coś po drodze się uda ogarnąć. Ej, dostałem $1000. Ale muszę powiedzieć, że tempo chodzenia jest takie... A chyba na pewno jest... Chyba jest to realistyczne tempo chodzenia, nie? Nie ma tu jakiegoś królika? Nie, to chyba nie jest królik. Było ich tu pełno, nie? Królika jeszcze nie upolowałem. Czekajcie, to ja w ogóle jak ja mam dziennik myśliwski, historia.
najnowsza okazja. Zaraz. Przepraszam bardzo. Jeden był martwy na bank. Chyba, że wstał i uciekł. Ten myszojeleń, nie? Ale to nie wiem, to tak się chodzi i tak się zabija i to ja myślałem, że to są raczej takie zadania, że upoluj jelenia z białym ogonem. I przeszedłem już milę. A jaka to mila? 500 metrów? To już jest mila? Stara kupa, więc... Nie przejmujmy się tak bardzo. A to niedaleko jest. To jakieś tory kolejowe. O, nie no, to jest idealna gra na ten czas kwarantanny. Takie poczucie, że... W ogóle ciemno się zaczyna robić. Nie no, o 9? Może gdzieś w cieniu jestem. Ślady, biegnie, oj. Spróbujmy zapolować na tego jelenia czarnoogo. Wow! Ptaszek! No nie mam szans, nie? Okej. Okay. Zaskoczył mnie ten. Dobrze, że to nie był jakiś drapieżny i że mi się nie rzucił do oczu. Okej. Okay. Biegnie. Kierunek mamy mniej więcej... Spoko. A, idziesz, zabijasz zwierzęta i kupujesz sprzęt, tak? No dobrze. Więcej tych zwierząt tutaj biegało, ale to jest przyroda, dzika przyroda. O nie. Widzę go. Szansa upolowania królika. Niestety schował się w krzaczorach. O nie. Kurde, to naprawdę będę musiał, jak będę musiał bardziej na czworaka chodzić. To będzie strasznie. A tutaj chyba zwierzęta sobie przesiadują. O rany boskie. Od 5.30 do 11.00, to one teraz tutaj gdzieś są, nie? On tu żeruje. Tu żadnego nie widziałem. Wiem, że tu się chowały jakieś. To jest kurde kolt jakiś to. Wygląda mi na magnum. Nie, to królika odstrzelę na... zły wiatr trochę. Przydałoby się jakieś takie wzniesienie. Nie zobaczę go w tych chaszczach. Nie ma szans na to. Dobra. Nabierzmy trochę dystansu za... Nie, nie uciekaj, nie bój się! Nic ci nie grozi! Żartowałem, grozi ci bardzo, zgrozi ci straszna śmierć, bo jestem największym łowcą w tym lesie aktualnie. Dobrze, jeleniu, wrócimy do ciebie. Ale to muszę powiedzieć, że to nie jest takie hop-siup, nie? To się nie chodzi się łatwo. Zostawiłem tę wiadomość dla tego, kto ją znajdzie. Kimkolwiek jesteś, idź w pokoju. Skieruj się na północ, aby znaleźć najbliższe schronisko. Po drodze nie przeoczysz tajemniczych nagrobków. Wow! Jest tajemnica jakaś. Tajemnicze nagrobki. Tu jest schronisko, nie? Ale to jest obszar bytowania chyba to jest tych królików, co ja tutaj widziałem, nie? Zając. One są jakimś kolorem innym, nie wygląda jak zielone, jakby miejsce, które powinienem odwiedzić.
Będziemy szli w tamtą stronę, w tamtą stronę? Jak właśnie mówi, w tamtą czy w tamte? Te odmiany tę i tą są dosyć proste, ale czasami bywają skomplikowane. Myślałem, że to królik, a to niestety jakiś znak na moim ekranie. Symulacja grzybiarza? Nie, no to akurat słabe, bo tam grzyby nie uciekają za bardzo. A co to jest? Przecież już tam byłem. Aha, to może dlatego to jest, że już tam byłem. No i widzę, że tu króliki lubią bytować. Należałoby w tej sytuacji znaleźć jakieś miejsce, które... No właśnie. Z góry, żeby można było zerknąć. Gdzie się da 10. sezon oglądać w internecie The Walking Dead? No nie mam bladego pojęcia. Ja ten raz, że nie oglądam za bardzo, bo mnie tam znudził w pewnym momencie się on, ale... No legalnie... Zaraz, bo kto? To nie, to jakiś telewizyjny kanał robi The Walking Dead, nie? Trochę pada. Idziemy w dobrą stronę mniej więcej. Zaraz jak byłem z tej strony, zasłaniałem państwu? Zasłaniałem. Trochę jestem zraniony przez niedźwiedzia. Nic nadzwyczajnego. Już nie bardzo, nie chce mi się wracać. Na kogo polujemy? Na razie eksplorujemy. Jak się coś trafi, jakieś zwierzę, to upolujemy, ale jestem tak... Tej roślinności jest tak potwornie dużo. O nie. Tylko nie czarny niedźwiedź. Nie wiem, czy dobrze, że mam ten GPS. Wydaje mi się, liczę na to, że królika upoluję gdzieś przez przypadek. Kiedyś stanę i... Oh, fuck. Myślałem, że to niedźwiedź, a to cień tylko. No. Wypchać go? Mówią, żeby wypychać te rzeczy. Jak to weszło? 90 punktów doświadczenia, 272 gotówki. Dostał w organy żywotne od razu, no. Ocena 3. Brąz. Jak to brąz? To jak tu można lepiej go postrzelić? Prawa ciało, prawe płuco, wątroba, lewe płuco. To nie w serducho, nie? Ale przeszło, no przeszło. Nagroda pieniężna 272. There's no shortage of ways to earn money as a hunter. No shortage of ways to spend it either. A, i dostałem też punkty doświadczenia dla sztucera. Widzę tam nic. Dobra, na razie trzymajmy się kierunku.
Następnym razem spróbuję w głowę. No serce, wydawało mi się, że celowałem w serce tego królika, ale przeszło chyba za wysoko, bo płuca, oba płuca i wątroba dostała. No też zostanę znawcą anatomii niedługo. Tych zwierząt. To mi się może przydać, kurde.